Śnieżek wam napadał, tak? Ładnie wyglądacie na tle śnieżku. No nie uciekaj, Delicja. Delusia. O, nie uciekaj, kochanie. Dzień dobry, Selenko. Hello, hello. Nie uciekasz? Jesteś normalnie Robin Hood, taka odważna. Już ci daję, słoneczku, głodny kotek, taka ciotka gada. Już dajemy, moja maluteńka. Już dajemy, kochanie, już. Tak, już cioteczka daje jedzonko. Dzisiaj sobie życzysz Animondę, czy może te nowe, może puszeczki spróbujemy? Przyniosę te nowe, poczekajcie. Tak miło się zaczęło. Kituś, ale stanąłeś mu na brzuchu przecież. No i gdzieś ty był znowu po nocach, Hektorek? Gdzie ty się zaszyłeś, ty dziadu jeden? Hektoreczku, no, gdzie ty się zaszyłeś? Ja się o ciebie martwiłam, ja już z wami zwariuję po prostu. Ten dom to jest jak czarna studnia. Pogryzł cię, stanął ci na brzuchu, pogryzł cię i tyle go widzieli. No. O, jaki fajny kotek. Jaki fajny koteczek. Kochany koteczek, kochany. No, kochany kotek. Bardzo dziękuję Hani, że przesłała filmik. Zazwyczaj to Bogusia jest od filmików, a tym razem dostałam taki fajny filmik od innej oglądaczki kociego pokoju. No i cóż, tak jak już wiemy, kiedy nie ma mnie w pokoju, to tutaj panuje sielanka, spokój. Dziewczynki żyją w wielkiej zgodzie. I tak widocznie miało być. Tak, że Selenka dołączyła do takiej fajnej brygady sióstr, brygady dwójki sióstr i stworzyły trio. No i cóż, życie mają teraz tak po prostu w tym naszym nerwowym świecie, życie mają po prostu wypełnione spokojem. Obfitością. I tylko czekają na pewien dzień, który nastąpi, mam nadzieję, niedługo. No ale oczywiście nie mogę nic zdradzać. Tak mówię, chciałabym tak mówić, żebyście wszystko wiedzieli, ale żeby zły los nie podsłuchał. Są przesłodkie. Zaraz będzie jeszcze kilka scenek z kociego pokoju, a na końcu będzie to, co lubicie najbardziej, czyli dwa dziady. Dwa dziady, które mają gdzieś jakąś kryjówkę w domu i po prostu robią mnie regularnie w trąbę. Cześć, kochanie. Dzień dobry, słońce. Znowu taki sam film. Takie samo oko przystrasione? Jakaś liczna minka. I ty jesteś taka sówka z wyglądu. No taka kochana. W tym gniazdku to ty się chyba, nie wiem, tutaj po prostu tak zagnieździłaś w tym gniazdku. Ale ja wiem, że ty jesteś wesolutka, kicia.
A to kto się tak przechadza? Moje biedulki, co to dzisiaj za dzień? Wtorek. Jeszcze troszkę. Dobra, dajemy tabletę. Koniec pieszczenia. No i dobrze. I mamy tutaj tylko jedną chętną do zabawy, która zaczyna ogarniać, o co chodzi z tymi zabawami wędką. Tu chodzi, no. Zobacz, gdzie ta wędeczka. No tak, tutaj. A tu jak wejdziesz, zobacz. Tu. No zobacz. Tu, 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 tu. A tam weszłaś? Super. Super, dziewczyno. Super. Ty się robisz coraz bardziej zabawowa, coraz bardziej odważna. Taka kochana. Hoplaj. No. Hopla, hopla. Dawaj, dawaj. Ty, moja malutka. Jakby wyście wiedziały, jak wy byście wiedziały, ile kłopotów i różnych rzeczy się dzieje z waszego powodu teraz właśnie. No. I to wszystko wisi na włosku. Wszystko nie wiadomo, jak się skończy. Ale naprawdę straszny wysiłek, żeby uratować jakieś takie dwa kłoty i znaleźć im domek dobry. Wspaniały, najlepszy. Takie kochane kiciulki. No w każdym razie nie mogę nic zdradzać, bo jak wiecie, jestem przesądna. Więc nic nie mogę mówić, ale opowiem o tym potem. Bardzo dokładnie. Gdzie jest twoja siostrzyczka, powiedz, bo chciałabym ją troszeczkę poniziać. Bo ty, powiedzmy, masz taką zabawę, jakąś atrakcję, a ona nic. No, Selenka siedzi w gnieździe. Gdzie jest? Nie ma jej. Gdzie ona? A jest tam, dobrze. Ona siedzi jak zwykle pod szafką. Tak, kochanie? A tym się też bawisz ładnie? Bawisz. Hop! No hop. Tu, tu, tu. No chodź, chodź, no chodź, tu, 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 tu. Zobacz, co to takiego, co to, nie wejdziesz ty, cwaniaro jedna, nie wejdziesz tutaj. Tym razem dostałam filmik od Hani, nie od dyżurnej, zawsze gotowej Bogusi, tylko od Hani, która przysłała takie scenki, które znalazła. No i fantastycznie, dlatego że możemy wciąż cieszyć się nimi i widzieć, jak cudowną komitywę mają te koteczki, które złączył los. Dwie siostrzyczki i po prostu trzecia siostrzyczka, Sycylka. No, ale powiem wam, że zanim nazwę jeszcze jakiegoś kota Sycylka, to będę się zastanawiać, bo ta mała jest bardzo, bardzo dużym uparciuchem. I za wielkie szczęście uważam to, żeśmy się dogadały w kwestii podawania leków. Ona wie, że ma swoją podusię i tam musi przyjąć ode mnie tortury. No, a koteczki mają teraz po prostu swój okres kwarantanny, jaką przychodzi wielu ludzi. No i też okres całkowitego spokoju. Po prostu powiem wam szczerze, że ja bym się czasem z nimi zamieniła. I jakby mnie ktoś tylko tak odwiedzał w tym pokoju, miział, głaskał, dawał jedzonko pod nosek i po czym zostawiał w spokoju całkowitym, to ja bym się chyba nie obraziła.
No ale ja tutaj tak staram się mówić, żeby nic nie powiedzieć, ale tak naprawdę to odliczam dni, tylko nic nie wiecie, nic nie rozumiecie, o co chodzi, ale odliczam i odliczam i myślę, że uda się, no. Muszę być dobrej myśli, bo naprawdę są problemy najróżniejsze. Całuję Was mocno. Zostańcie jeszcze chwilę, filmik się zaraz skończy. A na końcu filmu są Wasi ulubieńcy. Wasi ulubieńcy, czyli tak zwane dwa dziady, które mają gdzieś kryjówkę w tym domu i doprowadzają mnie do tego, że ja po nocach nie śpię przez nich, bo się martwię. Chciałabym, idąc spać, mieć stado policzone, a nie zamartwiać się w nocy, gdzie też się podziały moje. Dobra, buziaczki, pa. No i cóż, Delusia jest na sesji głaskaniowej. Felusia się bawi. No i tak, ja nie mam trzech rąk, nie przygotowałam sobie stojaczka. Oj, tyle jest z tego wszystkiego. No ona tam też lubi, z tamtego miejsca lubi obserwować. A ta panieneczka by się pobawiła, co jest o tyle ciekawe, że ma tutaj dwie koleżanki, z którymi się przecież gania, ale z człowiekiem już widać będzie się lubiła bawić. Ślicznie, pięknie. Och, jak ja bym cię teraz wygłaskała. Mogę? Proszę cię, pozwól. Spróbujemy. Spróbujemy cię. Chodź, spróbujemy, tak. Połóż się ładnie, połóż się ładnie. O, i już zwiewa. I już zwiewa ten łobuz. Chodź tutaj, łobuzie. Wszyscy padną z nudów. Jeszcze wkleimy jakiś filmik z dnia. No i kolejny dzień odhaczamy. Pierwszy dzień lutego. Coraz bliżej do wiosny. Ja osobiście bardzo się z tego cieszę. Chociaż nie wiem, czy powinnam, bo jakoś tak wiem, że młodsza się nie robię. I zbliża się szóstka wielkimi krokami. Dobrze, że nie dziewiątka, nie? Cieszmy się. To jeszcze będzie jakiś filmik, może coś tam pogadam, albo nie. W każdym razie na razie się żegnam. No i znowu rudzielce, których nigdy dość. Mam nadzieję, że obaj spędzą ze mną noc, że tak powiem. Dwaj rudzi panowie. A nie, oni się szlajają, ale wiecie o tym, że u mnie kotki nie chodzą samopas, tylko mają ogrodzony ogród, którego nie wychodzą. Więc one nie są gdzieś na ulicy, wtedy kiedy giną. One są albo w domu, albo w tym ogrodzie zaszyci, albo siedzą gdzieś w piwnicy. No, bo ja mam dość duży dom, pełno zakamarków i gratów. Więc to takie są zaginięcia pozorne. O, jak ślicznie. No i tak to wygląda. Ja zaraz idę na górę do kotków.